Nasz bór. Witamy was z Irkiem na kolejnym naszym wyjściu, na kolejnym naszym takim wieczornym wyjściu nocnym, na wyjściu zimowym, typowo zimowym. Irek, mamy dzisiaj niespodziankę dla widzów. Dzisiaj będzie coś nowego, coś czego jeszcze nie było, ktoś kogo jeszcze nie było. Chodź Rafał do nas. Zapraszamy. Dzisiaj witam, jest z nami kolega Rafał, piąteczka Rafał, hej. Cześć. Cześć. Dzisiaj jest z nami Rafał. Rafał to nasz dobry kolega, a od niedawna świeżo upieczony myśliwy. Jak egzaminy, jak wrażenie, jak poszło? Pozytywnie pozdawane, badania lekarskie też dobrze. Nawet już pierwszą fintę masz. Tak, pierwsza broń zakupiona. I co za broń? Kniówka. Super. Klasyka. Klasyka. Śrut i kula. Kula 7x57, tak? Tak, dokładnie. No to bajka, no to tak naprawdę na wszystko, co w naszych lasach chodzi, broń uniwersalna. Więc nic, tylko czekać, aż ochrzcisz, a może nawet uda się z nami przed kamerą kiedyś. Czas pokaże. Czas pokaże. Dzisiaj za to nie Rafał. Rafał będzie z nami tutaj jako osoba, która będzie pomagać, podglądać, obserwować, uczyć się tak naprawdę, tak? Już tej sztuki łowiectwa w lesie. A dzisiaj pierwsze skrzypce będzie grał kto nie inny jak Irek. Irek, co dzisiaj w planach? Witamy. Dzisiaj wybieramy się na lisa. I taka niespodzianka też. Dzisiaj polujemy z Mateuszem bronią. Jest to Blazer R8. I mamy tutaj Termiteka. Celownik Widara. Celownik. Tak, 650L. Dokładnie. Z dalmierzem. Z dalmierzem. Mówię, że jest to ciekawy celownik. Bardzo dobrze widać przez niego. Tak się wybieramy troszkę drapieżnika zobaczyć, może coś się uda ustrzelić. Przy okazji dzik jakby wyszedł, fajnie by było. Oczywiście. No. Dzik zawsze jak wyjdzie, to jest fajnie. No, ale z tym dzikiem tutaj to jest trochę słabo. Trochę jak z wodą na pustyni tak naprawdę. Ale nigdy nie mów nigdy, może dzisiaj się uda. Jak nie, no to w planach oczywiście ta redukcja drapieżnika. A co mi przygotowałeś na dzisiaj? Predatora. Pokaż Predatora. Proszę bardzo. O, super, dobra. Więc dzisiaj wabimy z Irka Predatorem i jest to, widzę, Predator nasz tutaj rodzimy, czyli Gunbrokera. Tak, dobrze widzę, nie mylę się. Więc to tradycyjnie gdzieś tam jeszcze jest mój fax color na szyi. A dodatkowo wiem, że po cieszeniach i po schowkach pochowany masz piski, myszki i tak dalej. Wszystko jest. Wszystko jest. Dobra, więc my tutaj broń zaraz ładujemy, pastorał w rękę, a póci co, póci my was zabierzemy w podróż, to wrzucę wam parę urywek z ostatniego wyjścia, które miało miejsce parę dni temu wraz z moim ojcem, kiedy to pojechaliśmy do naszego macierzystego koła i razem z kolegami praktycznie dwa obwody w 3/4 obstawiliśmy. A co z tego wyszło, czy coś z tego wyszło, no to zapraszam do oglądania. Dasz bór.
Tu mamy bardzo fajne nagranie, więc będzie szybciej podkład słowny. Kuna, która przybiegła z ponad 200 metrów, włączyłem nagrywanie w ostatnim momencie. Tutaj już widać, jak odchodzi, ale jeszcze się zatrzymuje w dwóch, trzech miejscach. Miałem odstrzał, była w odstrzale kuna, mogłem oddać strzał. Jednak z racji tego, że nie ma nigdzie w pobliżu sensownego preparatora, a tacie ciekawe zwierzę, tacie rzadkie zwierzę strzelić, byle tylko strzelić i zutylizować, to kłóci się z moimi wartościami. Tym nagraniem tak naprawdę kończymy to polowanie, to wyjście razem z ojcem, na którym byliśmy wspólnie. Chcę wam tu pokazać miejsce, na którym stałem, przy którym powiedzmy stanąłem. I pierwsza ciekawostka to dalmierz. Sprawdziłem, na ile metrów złapie mi dalmierz w tym urządzeniu. Jak tutaj widzicie, było ponad około kilometra do anteny, do pierwszego słupa, a dalej ściana lasu w najlepszym momencie 1239 metrów. Aż z ciekawości sprawdziłem, producent na swojej stronie podaje zasięg 1200 metrów, więc nawet parę metrów udało się przewyższyć, co naprawdę robi ogromne wrażenie, tym bardziej w tak nietermicznej pogodzie, trzeba to zaznaczyć, bo jednak śnieg, wilgoć, zawieje, no to nie jest, tak jak kiedyś wspomniałem, idealny czerwcowy wieczór. A kolejna ciekawostka, no to stojąc w tym jednym miejscu, w tym punkcie, obracając się nawet nie o 360 stopni, a gdzieś tam trochę tylko wokół siebie, ile zwierząt udało się złapać z tego punktu obserwacyjnego. Full saren, jak widzicie też łosie, i to tych łosi kilka, może nawet kilkanaście, jakbym się odwrócił jeszcze do tyłu o 180 stopni, to tam też były kolejne łosie, też były sarny, ale naprawdę ogrom zwierza, no chyba jedno z lepszych widoków, tak powiedzmy, z jednego takiego punktu w tym rewirze. Oczywiście gdzieś tam jeszcze zwierzyna drobna się przewinęła, parę zajęcy też było, ale przede wszystkim sarny i osie. I wracamy do wyjścia z chłopakami w teren, do polowania tutaj z Irkiem, z Rafałem. Pierwszy materiał, no to sarny, które były na graniczącym dystansie, tutaj dalmierz fajnie pokazuje, około 190 metrów. I naprawdę jak fajnie to wszystko widać, jak dobrze widać, jak nie da się tak naprawdę pomylić tego z żadnym innym zwierzęciem.
Dobra, daję po oczach. A czemu daję, Irek? Co żeś popełnił? Ja? Nic. Lisa żeś popełnił. Udało się nawet nagrać to w celowniku. Włączyłem Mirkowi. Więc było nagrywanie. Były nawet dwa strzały. Dwa strzały. Dwa strzały. Pierwszy gdzieś tam stawkę troszkę za nisko, ale po chwili Irek poprawił. Już było fajnie celnie. Rafałowi dałem termo w łapę, ale chyba ci nagrywania nie włączyłem, nie co? Włączyłem w tym momencie. Nie, ale widziałeś ładnie, co? Pierwszy, drugi strzał. No to co? No to jesteśmy po strzale. Pokot już będzie, pogoda fajna. Parę lisów, parę zwierzaków widzieliśmy po drodze, ale to zobaczycie i zobaczyliście. A my co? My nóżka za nóżką idziemy po naszą zdobycz. Po naszą czucherę. Po twoją zdobycz. Warunki są, jakie są, to widać. Zimowe. Tak, ale o, tutaj nawet gdzie nie gdzie przejścia i saren, ale i sarny trochę tutaj dawały czadu. Jest i to nawet staniemy ładnie z tej strony. Stryk. No i jest nasz lisiura. Chłopaki są już przy lisie, przy Irka lisie. Rafał, jak na egzaminie? Pytanie za 100 punktów. Czego lis nie dostaje? Ostatniego kęsu. Brawo! No, zdałeś. Zdałeś. A co dostaje? Ostatni kęs. Złom, złom i pieczęć, to jak najbardziej. Irek, za mocno tu nie mamy jak pokombinować z pieczęcią i ze złomem, ale z tyłu zobacz, jakieś gałązki masz. No to ja pójdę. Będę czynił. Jak zawsze. Oho, po kolana już wpadłem. Tak, żeby nie było, to mi daj scyzorek. Kończymy dzisiejsze wyjście, dzisiejsze nasze zmagania. Jak wrażenia, chłopaki? Super. Irek? Mokro, dużo śniegu. Mokro, dużo śniegu. Ale zadowolony. No szczęśliwy tak. Łowca. Jest? Ja będzie widać w czapeczce, widać w czapeczce. Ja zawsze jestem zadowolony z wyjścia na teren. Pewnie, że tak. A ty bardziej, jak fajną robotę zrobiłeś, redukcję drapieżnika, no to jak najbardziej się ceni. Zwierzyna drobna ci to doceni. O, tak jest. Widzisz, nawet zrymowałem. Zabraliśmy się. Rafał, jak pierwsze wyjście i to przed kamerą? Super. Będziesz gwiazdą odcinka. Korzystamy z pięknej zimowej pogody. Odwilż idzie. Tak jeszcze jest. Póki jeszcze jest. Tak, jutro już pewnie po tym śniegu będzie tylko pamiątka i wspomnienie tak naprawdę. A dzisiaj póki co, no to te fajne polowanie było. Widzieliście nasze polowanie, widzieliście trochę urywków wcześniej mojego wyjścia z ojcem. Więc co? Wabik, powiem ci... A, zaraz go przykleję do siebie. Więc Wabik ci oddaję. Dobra. Wabik się spisał konkretnie. Bardzo dobrze, Wabik.
Bardzo dobrze wabi. I wabierz dobry. A dziękuję. Udało się. Przypadkiem kolejny raz, ale się udało, jak ja to mówię. W razie czego tradycyjnie ten też był tutaj w obwodzie, ale nie był dzisiaj za mocno potrzebny. Przy tych warunkach to lepiej. Predator, jak widać, się sprawdził. Chociaż i tak jestem miło zaskoczony, bo myślałem, że będzie już ucieczka. A jeszcze ładnie reagują, dzisiaj jeszcze lisy, ładnie chodzą. Ale też tak dzisiaj nie bardzo współpracowały te lisy z nami. No. Było kilka lisów, ale tak bardziej, bardziej przemknęły, bardziej gdzieś tam coś daleko się pojawiło, ale jeden wraca z nami. To co, to następnym razem Rafał za flintę i Rafał będzie kładł. Musi być ten pierwszy raz. Musi być ten pierwszy raz, pewnie, że tak. Musi lisy poćwiczyć. Pewnie. My kończymy dzisiejszy odcinek. Irek, gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Daszbur. Daszbur. Rafał, dzięki. Dzięki za polowanie. Pierwszy, ale nie ostatni raz, mam nadzieję. Twój z nami, a tym bardziej tu przed widzami, przed kamerą. A my co? A my co? Wracamy. Ciubasę lisiecką robić. Tak. Jaciś. No patrzę, chyba nie będzie tych jelit. Trzeba kupić. Okay. No i jaciś. Wieczorny rozgrzewający napitek w postaci herbaty. Tak? Wkładku. Do zobaczenia w następnym odcinku z Pamiętnika Myśliwego. Dzięki za dziś, trzymajcie się i dasz bur! Dasz bur.